Już w sobotę poznamy laureatów nagród prezydenta Suwałk. W tegorocznej edycji statuetki Włóczni Jadźwigów odbierze 5 laureatów. W najgłębszej tajemnicy ratusz i kapituła trzymają informacje o nagrodzonych. Uroczysta gala rozpocznie się o godzinie 19. Nagroda prezydenta Suwałk Włócznia Jadźwigów to jedno z najważniejszych wyróżnień w naszym mieście, wskazuje magistrat. Na przestrzeni 2 dekad statuetki autorstwa profesora Andrzeja Strumiło trafiły do ponad setki osób, firm, instytucji i stowarzyszeń. Tak prezydenci Suwałk honorują osoby szczególnie zasłużone dla społeczności miasta. W programie gali prowadzonej przez Dorotę Skłodowską i Przemysława Turowskiego muzyczna perełka. Na scenie pojawi się organek z wyjątkowym koncertem realizowanym w ramach trasy MTV Unplugged. Muzyk, kompozytor i wokalista 2 lata temu został również uhonorowany tą nagrodą. Swoją wcale nie muzyczną jeszcze karierę zawodową zaczynał w miejscowym 3 ogólniaku, którego najpierw był uczniem, później odbywał w nim nauczycielskie praktyki. Fetę na cześć laureatów uświetni bal, w którym udział weźmie około 500 osób.